Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się oczywiście w klasztorze Jutrzenki, tam gdzie ostatnio sobie skończyliśmy i to gdzieś tutaj w pobliżu ma być szkółka Gitiaki. Ich też widzieliśmy przed bramą, ale z nimi nie zagadaliśmy, jakoś tak lekko opieszały byłem. No ale znajdziemy drogę na własną rękę, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj w przykucu nas oczywiście wita Shadowheart. Przetarliśmy szlak, przetarliśmy drogę. Też przy okazji wiemy tak naprawdę chyba gdzie teraz iść. Znaczy rączka wcześniej tutaj wszystko to zeskautowała. Co prawda nie wszystko. Stary klucz. Bierzemy stary klucz. Chyba że jeszcze byśmy chcieli sprawdzić do czego on tak naprawdę jest. Ale nie sądzę żeby było mówione do czego jest konkretnie stary klucz. Ale bierzemy. Księga opowieści Jutrzenki. Może coś z tego się dowiemy? Przeczytaj. Publiczna księga gości z licznymi odręcznymi wpisami pielgrzymów. Pielgrzymów, powiadasz. Dobra, sprawdź. Dawnmaster Vasaid. Mistrz światła. Dawnmaster Welkin Glory. A tu? Dawnmaster Seed. A to co to jest? The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. A jeden jest jakiś taki, kurde, trochę strzaskany. Przyjrzyj się obrazowi podpisanemu Mistrz Świata Seed. The reconsecration of the monastery conducted by Dawnmaster Seed. Evensong before the Zenith Day. Celebrated by Dawnmaster Stockhold. No dobra, jeszcze jeden. Dawnmaster Welkin Glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. No jedno jest takie strzaskane, nie? Dawnmaster Vasaid wielding. The rest of the inscription and picture has shattered away. Czy coś z tego wynieśliśmy tak naprawdę? I don't know. Ale oczywiście tutaj byśmy chcieli jeszcze wskoczyć na górę. Zaraz, a reszta gdzie jest tak, by the way? O rany bosku, oni nadal są cały czas... Nie. Shadowko, ty moja kochana. Wy się tutaj rozłączcie, a wy złączcie się w całość. Okej. Okay. I zapraszam tu na górę. Zapraszam tu na górę. Wydaje mi się, że wiem, którędy trzeba byłoby przejść. Mam nadzieję, że te koty na górze nas nie będą nękać. Bo ich jest tutaj dość sporo. Nie chcielibyśmy z nimi walczyć, bo nie ma sensu. A co? Jakim cudem nie możesz tu przeskoczyć? What? O, że niby nie ma miejsca ta. Nie ma miejsca. Dajcie. Ronsiad, też idziesz z nami. No co jest? O, właśnie tędy. Świetnie. Tutaj już mamy prostą drogę do naszej Shadowheart. Zastanawiam się, czy tutaj jeszcze coś jest interesującego, na przykład w tym kufrze, ale wydaje mi się, że można to olać. Ty, a gdzie reszta? Gale? No Gale, co ty? No. Dawaj. Dobra, jesteśmy teraz wszyscy razem. Dobra, to w takim razie Shadowheart mogłaby wskoczyć tutaj sobie na górę i zobaczyć tam do tej skrzyni, która jest na górze. O, nice. I to jest właśnie niestety troszeczkę problem Ronsi, która sama lata, ona nie jest w stanie znaleźć takich rzeczy. Pika, zwykła pika. Okej, okay. I tutaj jest jedyne co nas interesuje, to jest właśnie ta skrzynia. Droga trucizna, eliksir, złoty kielich, to może się przydać. Ej, tu jest jakaś żelazna brama.
Zapraszam Astariona w takim razie. Nawet nie wiedziałem, że... Myślałem, że to jest jakiś witraż czy coś. A to jest żelazna brama. Pytanie, dokąd ona prowadzi? Czy jakby warto jest otwarcie jej? Astarion, na górę, proszę cię. Dawaj, dawaj. Czy jesteśmy w stanie to otworzyć wytrychem? Yep, a przynajmniej spróbować jesteśmy w stanie. 14, 20, okej, okay, bez premii jest git. Co mamy w środku? Może ich rozłączmy, co? Albo weźmy rąsie. A nie, zaraz, tu jest zwój... Aha, tu jest w ogóle zwój ożywienia tylko i wyłącznie. Okej. No spoko. Dobra, dawaj na dół. Spoko, obłowiliśmy się w tym klasztorze. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest... kradzież z takiego klasztoru. Ale cóż, nie mam skrupułów. Nie mam skrupułów, tym bardziej, że to jest jakiś tam klasztor jutrzenki, a nasza Shadowheart jest raczej z teamu tych... spod ciemnej gwiazdy. Drzwi, które są zaklęte drzwi, czyli raczej ich nie dotykać, co? Onyx. Zwykła butelka. Raczej tych drzwi... O kurde, ty! O kurde, ty! Strażnik wiary! Ho! Wygląda na badassa. Wygląda na badassa. Czy my byśmy chcieli do niego podejść? Mhm. Rozpadająca się ściana. Niepodatność na obrażenia cięte, odporność na obrażenia kłute. No oczywiście można to... Można zrobić tutaj blast. Niepodatność na obrażenia od ognia. Szkoda mi by było trochę, tylko wiecie czego? Szkoda mi by było niestety trochę... O, tu jest jakiś nagrobek. Też trzeba byłoby zajść. Skrzynek, które musielibyśmy postawić, żeby to wybuchło. Ale to, że trup tutaj ściele się gęsto, a w zasadzie szkielet ściele się gęsto wokół tego miejsca, to oznacza tylko jedno, że to może być dosyć ciężkie. Nie pobrudzić posągów. Znaczy, jest jedna opcja. Albo tutaj spróbować te zaklęte drzwi mimo wszystko w jakiś sposób Ej, tu jest możliwość wejścia na górę. Starożytny olbrzymi orzeł. O kurde, ty. O, nie wiem, czy chciałem to zrobić. Oj, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Opieka nad zwierzętami. Ale dlaczego w ogóle Gale jest się za to zabrał? No nie, wszyscy razem stoją jak jeden mąż. O, jasna dupa, 18, aha. The eagle seems satisfied, but keeps a watchful eye on you. Stójcie i się kurde nie ruszajcie. Martwy kobold, ceremonialny młot bojowy. No zdecydowanie to nie jest coś, co byśmy chcieli jej spod nóg wyciągać, prawda? Wow, powiem wam szczerze, że ten klasztor jest naprawdę skomplikowany. Dobra, jak ja bym sobie poszedł tutaj. Nie mam zamiaru wam wchodzić do gniazda, spokojnie.
Nie mam zamiaru wam wchodzić do gniazda, ja tutaj tylko chciałem tylko i wyłącznie sobie chodzić, posprawdzać, być może coś znaleźć, co wam jest oczywiście niepotrzebne. O, na przykład takie miksturki. Wam to jest niepotrzebne, a mi bardzo, bardzo się przyda. No dobra, a co z tymi kryształami? Bo tutaj wokół tego, nie wiadomo co to jest, jakiś teleskop. Są jakieś kryształy. Aha, nic tutaj się nie da rady zrobić. To jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś... Chociaż nie, z drugiej strony to nie jest teleskop, to jest... Pewnie coś w rodzaju balisty? Na 10 różnych sposobów można, kurde, dojść wszędzie. Okej, starożytny wojownik Gitiaki. Co to jest? Tabliczka Gitiaki. Na tym kamiennym dysku wyryto koliste runy i piktogramy. Świetnie. Aha, ona widzi te koty. Dobra. Dojdziemy tutaj? Tu jest jakaś luksusowa skrzynia. Pytanie, czy ja chcę zeskoczyć na dół. Bo jeśli zeskoczę na dół, to czy wskoczę z powrotem? Bo tutaj jesteśmy w komnacie, w pobliżu której są te koty. Okej. Weźmy się, skitrajmy. Co mamy tutaj? Zwój większej niewidzialności i lustrzanego odbicia. Lina nas raczej nie interesuje. No i oczywiście takie przedmioty do otwierania jak najbardziej. Za wysoko? To niedobrze. Dawaj tu. Okej, jest git. Kto nas tutaj widzi? A, te ptoki chyba nas widzą, nie? Dobra, to ja ptakom oczywiście w żaden sposób nie chcę przeszkadzać. Nie ma takiej opcji, żebym ja tutaj z nimi chciał walczyć. Ale fajnie było w ogóle to zwiedzić, naprawdę. Mega super. Nie zbliżać się do ptaków. Ile one mają hapsów w ogóle? 162, całkiem sporo. Dobra, guys. Ej, a tak by the way... Czy my jesteśmy w stanie przeskoczyć tutaj? No tak, jesteśmy, ale tutaj zrobimy sobie powalenie. Bo tutaj widzę, że coś jest. Jakaś skrzynia! O kurde, ty! Czekaj. Rozłącz się. Tutaj polecimy. Szkieletor. Jezus Maria, jak oni poukrywali w ogóle te wszystkie miejsca. Jest niesamowite. Nie można dodać do ekwipunku. A można w jakikolwiek sposób, nie wiem, zrzucić to na dół? Kurde, no zastanawiam się, czy można by było to zrzucić, nie? Tą rąsią. Ale raczej niestety nie. Tu. Ona jest chyba za ciężka, żeby można nią było rzucić tak daleko. No dobra, no to w takim razie co, Karla? Czy ty czasem nie jesteś w stanie skoczyć z takiej wysokości, żeby nie zrobić sobie kuku? No tak nie za bardzo. Pięć z powalenia. Dobra, dawaj. Okej. Pytanie, czy będziemy w stanie w jakiś sposób wrócić? Sakiewka. Jezus Marek, to jest zaawansowany w ogóle system. Za daleko dla ciebie? Naprawdę? Karla, proszę cię. Mikstura leczenia, szkieletor. Okej. I z powrotem. Super. Dobra, przed walką z tym takim wielkim bebokiem
A podejrzewam, że będzie raczej walka. Będzie trzeba się w jakiś sposób uleczyć chyba, co? Tu. Hełm świętej lancy! Zmiażdżenie grzeszników, istoty, które wykonają nieudane testy ataku przeciwko postaci noszącej ten hełm, muszą wykonać rzut obronny na kondycję lub odnoszą 1 do 4 obrażeń od światłości. To jest ewidentnie kachol dla na przykład Shadowheart właśnie. To nie ten skok mi wybiera. Dobra, a teraz mi powiedz, kochana, czy ty wskoczysz tam na górę? Proszę, wskocz. Jest, daję radę. Super. No dobra, no to złazimy na dół. A i przy okazji... co ty masz na głowie? Postać nosząca tego artykuluje, gdy uleczy inny post... Gdy uleczy inną postać. To ten hełm jest ok, ale taki do leczenia. To można byłoby rzucić w zasadzie pod nóżki sobie leczenie. Cyk. I cyk. I teraz tak, rzut miksturą leczenia. Jest git. Jeszcze raz rzucimy. Okej, jest super. Jest super, jest super. No i teraz oczywiście Karla, oddaj mi proszę ten hełm. Chociaż nie, w sumie to też na Karli, bo Karla nie ma jakiegoś takiego konkretnego hełmu. Może być. Nieważne kto, ważne, żeby dostawał obrażenia przeciwnik, jeśli nas nie trafi. Dobra, i z tego co się orientuję, i z tego co widziałem, jest też możliwość przejścia przez ten witraż. Jak tak obserwowałem. Dobra, zapraszam wszystkich. I teraz robimy tak. Unseen. Teraz pytanie zasadnicze. Czy on będzie dla nas friendly or foe? Bo tego nie możemy niestety w żaden sposób... ogarnąć. Czy ja nie mogę tego przenieść? Atak ręką główną. Okej. Okay. No i teraz nie mam zielonego pojęcia, czy ja mam z nim zagadać? Ale on jest na żółto, więc w zasadzie... O Jezus Maria, ja... Ja chciałem... Ja nie chciałem... Kurde, nie wierzę... Chciałem tylko okitrasić, kurde, tego... No dobra, no to jak już trzeba z nim zawalczyć, to zawalczmy. Zobaczymy, co ma przy sobie przynajmniej. Jedne zwłoki, na które nie zwracał uwagi. W sensie, miał je za plecami. Więc o kiego... Wałka chodzi. Teraz on stoi w wodzie? Tak, by the way. Dobra, co my tutaj mamy? Możemy po prostu zaatakować. Szaleńczym atakiem. O kurde ty. Dobra, Gale. Pytanie, czy Gale będzie mógł w jakikolwiek sposób tutaj z daleka ogarniać. ...64... To wymaga komórki czaru. A, tymczasowo wrogie nastawienie. To ciekawy jestem, czy jakbyśmy uciekli... Ja tak rozwiązuję, widzę to wszystko siłowo. A on ma w zasadzie tymczasowo wrogie nastawienie. Więc...
Niekoniecznie. Moglibyśmy z nim pogadać, nie? Za mało punktów ruchu, więc tutaj raczej nic nie zrobimy. Jeszcze może wjechać. On chyba ma dokładnie ten sam hełm, co? Co jest? On zniknął? Ty, on zniknął chyba. Do 12 topór. Czy to jest lepszy topór dla Carly? 7 do 16 nie. Ej, mam wrażenie, że on zniknął, nie? Pozłacana skrzynka. Zwój kamiennej skóry. O! I zwój ochrony przed dobrem i złem. To też nie głupie. Ej, ale wam powiem szczerze, z całym szacunkiem, że chciałbym zobaczyć, czy... Weźmy sobie, zapiszmy grę. Chciałbym zobaczyć, czy można z nim pogadać. Chciałbym zobaczyć, czy można z nim pogadać, bo on miał tymczasowo wrogie nastawienie. Więc... jest opcja taka, że można z nim zagadać. Jakoś przegadać, może w jakiś sposób... udowodnić, że jesteśmy godni. Nie? Onward. A guardian of faith spell. All this time and it still holds strong. No bo tutaj ewidentnie te szkielety, które są pod jego nogami, to nie są do lutowania, bo wydawać by się mogło, że on ich właśnie pilnuje. No dobra, wychodzimy spod... Nie! Kurna, chciałem tam... Bożesz! Chciałem tam stanąć tylko, a on pod nogami ma kuźwa tyle śmiecia, że kuźwa wziąłem... Podniosłem coś spod jego nóg, no. Co za... Bullshit. This way. Dobra, stąpać ostrożnie. Staję przed jego twarzą. Ej, ale... No to ciekawe, powiem wam. On w ogóle ma wywalone na to, że my tam jesteśmy. Lol? On ma wywalone. W sensie, nie musimy z nim walczyć. Zabraliśmy tak naprawdę to, co było chyba najbardziej wartościowe, czyli te zwoje. Weszliśmy od boku, nie od frontu. Podejrzewam, że jakbyśmy od frontu chcieli zniszczyć, znaczy przejść przez te drzwi z magicznym zapieczętowaniem, to mógłby być problem. A tu proszę bardzo. Udało się. Chodźmy tu. A, i tutaj był jeszcze jakiś nagrobek. Dawaj tu. I dawaj tu. Świetnie, co za szkieletor. Sztaba srebra, bierzemy. Łosina. Wejdziesz tutaj? Nie będzie trzeba wskakiwać. I tu jest jakiś nagrobek. Może coś będzie można wykopać. Nagrobek, zobaczmy. Askel Stockhold, Dawnmaster, from death, life. O kurde, rozkopuję groby, fuck! O kurde, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, otwierać tą drewnianą skrzynkę, może coś stamtąd wyjdzie. Zardzewiała buława, pierścień z ametystem, mistrz świtu Stockhold niedościgniony w swym rzemiośle. Tu spoczywa umiłowany mistrz świtu, pochowany z ceremonialną buławą na cześć wielu lichszych buław, które dzierżył za życia, czcząc nasze ziemię, czyszcząc nasze ziemię ze zła. Okej. Okay. Nie znam typa. Nie znam kurde typa. Klasztor Jutrzenki. Dobra. Całkiem spore to miejsce.
to fire the lance. I prefer my statues to be the strong, silent type, personally. Co to jest? At least the statues just talk. With my luck. Może ty coś? Magic mouth spell. So that voice must be from someone long deceased. A, dobra. Let's try this way. Do kogoś, kto od dawna nie żyje. Co mamy w skrzynkach? Przypominam, że warto zbierać te zapasy obozowe. Ekstrakty, może jakaś informacja na temat... Nie... Wykaz ofiar. W skrzyniach co mamy? Tutaj nic, tutaj nic i tutaj... woda, bierzemy. Dobra, zaatakujmy barykadę. Jeszcze raz. Świetnie. I może byśmy puścili rączkę pierwszą, bo tutaj już akurat co jak co, ale... Something over there. Naprawdę? Something over there? Drużyna otrzymuje 280 punktów doświadczenia? Za co? Aha, za to, że odkryłem jakby nową... Okej, dobra, czyli my tutaj tak naprawdę musimy iść. Okej. Szkielety, szkielety. No, trup ściele się gęsto. Jeśli tutaj jest gdzieś ta szkółka, jaki to się fez zaszyli. Święta krew Latandera. Drzwi klasztoru Jutrzenki zapieczętowane. Zwój. Tam coś było. Mikstura czytania myśli. Ej, zaraz. To jest... O kuźwa, serio. To my obleciliśmy to dookoła, żeby tutaj... Okej. Żeby otworzyć przejście. No dobra. Chayana. Czy my nie mogliśmy zrobić tego o wiele, wiele wcześniej tą rąsią? Z racji tego, że ona ma lot? Coś mi się wydaje, że można było to w ten sposób podziałać. Podziemia klasztoru. Aha. Czyli dobra. Już wiemy, gdzie jesteśmy. Znaczy, wiemy. Jesteśmy przed wejściem. To po pierwsze. Ale wiemy, że chyba musimy wejść do nowej lokacji, czyli podziemia klasztoru nas czekają. Tu nic, tu nic. Dobra, weźmy tą wodę przynajmniej. Szkielet, coś masz? Odłamek boskiej kości. Wygląda, słuchajcie... Nad wyraz dziwnie. Szkoda, ja miałem takie... O, butelka tuszu. Tylko ja miałem takie dziwne skojarzenia? Dobra, i teraz tak, dużo szkieletów tutaj jest. Pytanie tylko, czy faktycznie jest sens zaglądać do każdego z nich. Bo teraz tak, tam jest zwój porywu wiatru. Tu z kolei jest święta krew jego tom. Tylko, że to wszystko musielibyśmy otworzyć za pomocą wytrycha. No dobra, dawaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Otwórz wytrychem. Ile tych wytrychów tak by the way mamy? Narzędzia złodziejskie? Ja mam wrażenie, że mieliśmy więcej, kurde, tych wytrychów. Otwarte. Przeczytaj Astarionam. Jakieś religijne zapiski. I tutaj też możemy spróbować wytrychem otworzyć. 15, kurde, na styk. Mikstura czytania myśli. A, otwórz. Dawaj. Przeczytaj. Nothing special. What am I to do? Szkoda, że za... szkoda, że za... otwieranie zamków... nie ma punktów doświadczenia.
immortalized here for all to worship. So they kept the blood of Lathander here. Hardly surprising it was looted. Wykaz wpływów, żebra, długi miecz Gitiaki. To nas nie interesuje. Dzieje założe... Co? That's curious. Przeczytaj. Na kamiennym dysku wytrawiono runy Gitiaki. Poniżej umieszczono tłumaczenie w języku wspólnym. Znaleziono sporo zapasów. W okolicy jest pod dostatkiem zwierzyny łownej. Zagnieździły się tu gremiszki, ale nie będą stanowić kłopotu, a wręcz odstraszać nieproszonych gości. Miejsce to nazwano klasztorem Jutrzenki, ale wygląda na to, że mnisi mieli upodobanie do podziemi. W piwnicach znaleźliśmy wiele wartościowych łupów. Najcenniejsze zostały odesłane do stolicy. Pozostałe sprzedamy. Skarbiec będzie odpowiednim miejscem na biura wywiadu wojskowego. Jest dobrze ufortyfikowane i pozwala na skuteczną obronę. Powinien zająć go inkwizytor Vargas. On będzie w stanie wziąć karby. Kurde. Z racji tego, że to jest szkółka Gitiaki, ja zastanawiam się, czy do swojej drużyny nie wziąć przypadkiem naszej Zalel. Naszej kochanej Gitianki. Bo wydaje mi się, że może dojść do konfrontacji z Gitiakami, a ona jako, no, ich kind mogłaby prawdopodobnie... Oho. Czekajcie. Podróż przez górę. Zdecydowaliśmy się przejść przełęczą. Nie, odszukaj szkółkę Gitiaki. Dotarliśmy do szkółki. Lazel twierdzi, że powinno być w niej jakieś urządzenie, które będzie w stanie usunąć pasożyta. Mieszka on w świątyni otwartej dłoni w smoczej przeprawie. Tam jeszcze daleko mamy. Dowiedzieliśmy się, że potężna święta relikwia może znajdować się gdzieś w pobliżu. Powinniśmy mieć na nią oko podczas eksploracji klasztoru. Znajdź krew Lathandera. Czy ja mogę skoczyć do obozu? Mogę. I teraz tak. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby zaciągnięcie Lazel do drużyny. Pytanie tylko, kogo odstawić na chwilę. Może Gale'a. Bo jak przyjdzie co do czego... Wprost patrząc, to tak naprawdę Karle moglibyśmy zamienić, no bo ona jest barbarzyńcą, więc moglibyśmy podmienić sobie swojego barbarzyńcę. Ale no Karle mamy tak fajnie zrobioną, że ona jest takim głównym damage dealerem. Więc wydaje mi się, że trzeba byłoby jakoś to podziałać tylko i wyłącznie pod takie formy dyplomatyczne, tak? Ale dobra, pomyślimy następnym razem. W tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.